Na rynku kryptowalut coraz więcej opinii, że dno bitcoina jest już za nami. Nie jest to jednak case, jeżeli mówimy o altcoinach, ponieważ pojawiają się informacje, które mogą spowodować, że niestety, ale altcoiny czeka długa, ciężka zima. Oprócz tego, oczywiście, mamy wciąż coraz więcej informacji na temat Tetera, więc te sprawy zdecydowanie także musimy poruszyć. Oraz mam dla Was kilka informacji on-chain, które pokażą dla Was, kiedy jest najmniejsze ryzyko inwestowania w bitcoina. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym na lecieć po raz pierwszy. Pamiętaj, nie są to porady inwestycyjne, i wszystkie informacje tutaj zebrane są to tylko i wyłącznie moje subiektywne opinie. Natomiast, jeżeli chcesz być na bieżąco z wiadomościami, analizami, poradnikami na rynku kryptowalut, pomyśl, aby ten kanał subskrybować. A teraz lecimy z tematem. Na rynku kryptowalut tak naprawdę niewiele się zmieniło i raczej rynek oczekuje na wydarzenia, które będą miały miejsce w ciągu kilku kolejnych dni. Bitcoin wciąż w okolicach 17 tysięcy dolarów, a Ethereum w okolicach 1250. Natomiast mamy kilku zwycięzców, jednak nie są to żadne spektakularne wzrosty. Nieco inaczej wyglądają altcoiny, ponieważ mamy tutaj dość znaczące spadki na niektórych z nich, zwłaszcza Chilis, który to obrywa coraz mocniej, ponieważ dobiegają końca Mistrzostwa Świata. Jednak Tutaj raczej widzieliśmy tak zwany buyer rumors, selde news. I raczej to, co widzimy na wykresie, pamiętajcie, nie do końca może odzwierciedlać realną wartość danego projektu. Arthur Hayes, który jest byłym CEO platformy BitMEX, mówi, że dno Bitcoina jest już za nami, ale czy na pewno? Tak samo jak mówił Kevin O'Leary, którego zdaniem było, aby zobaczyć dno na jakimś rynku, musimy pozbyć się jakiegoś dużego gracza, czyli duży gracz musi upaść. I tak samo uważa Arthur Hayes, którego zdaniem właśnie Upadek FTX spowodował, że największe wyprzedaże na Bitcoinie już miały miejsce. Te przekonania biorą się stąd, że gdy spojrzymy na zestawienie aktywów firm, które w tym momencie upadają, przeciwko którym wytaczane są kolejne pozwy sądowe, tam nie ma bitcoina. Co oznacza, że nawet jeżeli sądy uznałyby w krótkim terminie, że należy jak najwięcej środków na rynku upłynnić, nie ma tam wśród tych środków zbyt dużo BTC. Natomiast przechodząc do wykresów, dzisiaj chciałbym się skupić na interwałach miesięcznych, ponieważ tutaj historia jest dość interesująca nie tylko na samym Bitcoinie. Zauważcie, że w tym momencie cały czas testujemy Poziom w tym momencie wsparcie, które podczas bańki w roku 2017 było oporem, i póki co tego poziomu nie przebiliśmy, i mało tego, jesteśmy dość wyraźnie ponad zamknięciem się świec właśnie z tamtego okresu, co może sugerować, że jest to sytuacja dość pozytywna. To jednak pamiętajmy, że Bitcoin jest względnie mało płynnym aktywem i wciąż ruchy dzienne rzędu 10-15% na BTC nie są. Niczym wyjątkowym. Natomiast póki co Bitcoin raczej zachowuje się jak stablecoin, ponieważ od około tygodnia mamy cenę dokładnie 17 tysięcy dolarów plus minus parę setek. Jednak jeżeli spojrzymy na strukturę rynku, tutaj zauważcie, cały czas seria coraz. Niższych dołków, więc mamy trend spadkowy i jeszcze nie mamy zbyt wielu informacji, aby ten trend faktycznie zaczął się odwracać. Moim zdaniem, wciąż na ten moment nie powinniśmy ignorować negatywnych scenariuszy i jest spore prawdopodobieństwo, że wciąż możemy przetestować poprzedni dołek. Ten dołek, który zaliczyliśmy podczas upadku giełdy FTX, ale także potencjalnie zejść jeszcze niżej. A powodów jest kilka. Jednym z nich są transparentne dane on-chain, do których przejdziemy później. Z drugiej jednak strony, wciąż mamy niepewną sytuację makroekonomiczną i dlatego moim zdaniem także powinniśmy wciąż obserwować dolara, ponieważ jeżeli spojrzymy na interwał miesięczny, to, to także jest dość ciekawa historia. Zauważcie, że będąc w tym ruchu parabolicznym i w tym momencie dolar zaliczając korektę, tak naprawdę wciąż nie złamał struktury rynku, ponieważ obecny dołek, który się rysuje na dolarze, wciąż jest powyżej poprzedniego, a to może oznaczać, że dolar jest tylko i wyłącznie póki co w fazie korekty. Dodatkowo zauważcie, że mamy tutaj dwa konkretne Szczyty, które także stanowią opór z poprzedniego okresu, i tym samym mogą być testowane jako potencjalne wsparcie. Nie licząc już oczywiście tych tutaj poziomów w okolicach stówki dla dolara, którego, jeżeli tam dojdziemy, nie będzie tak łatwo przebić. Natomiast, jeżeli cofniemy się jeszcze dalej w historii, to zauważymy, że ten właśnie poziom, który teraz testuje dolar, jest to bardzo ważny poziom historycznie. Zauważcie, że od lat 90. kilkukrotnie ten poziom był testowany, i nawet jeżeli mieliśmy, Wybicia, także ten poziom od razu przebijany nie był. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na dolara z czasów kryzysu bańki dotkomowej, zauważcie, że wielokrotnie dolar testował poziomy 118-120 i tym samym póki co tego poziomu jeszcze nie przetestowaliśmy. Pamiętajcie, że wciąż, jeżeli chodzi stricte o sam Fed, oni cały czas uważają, że inflacja jest zbyt wysoka i chcąc odzyskać zaufanie wśród ludzi, które utracili przez to, że za późno zareagowali podwyżkami stóp procentowych, co oczywiście doprowadziło do inflacji, jest spore prawdopodobieństwo, że wciąż pasa zaciskać będą i tym samym rodzi nam się prawdopodobieństwo, że wciąż dolar może mieć jeszcze jeden całkiem wyraźny ruch wzrostowy. Oczywiście jak będzie, zobaczymy, na to pamiętajmy, wpływa bardzo wiele czynników. Z jednej strony są to decyzje Fedu, natomiast na decyzje Fedu wpływają konkretne dane makro. Ekonomiczne. Na ten moment jednak spodziewajcie się w tym tygodniu bardzo dużych wahań, nie tylko na rynku tradycyjnym, ale także na rynku kryptowalut i są powody trzy. Pierwszym powodem są wyniki inflacji CPI, o których dowiemy się jutro o godzinie 14:30. Natomiast w środę zauważcie, że mamy spotkanie FOMC, gdzie dowiemy się, jak będą wyglądać kolejne podwyżki stóp procentowych, więc mamy dwa gigantyczne czynniki, które do tej pory bardzo mocno rynkiem Kolokwialnie mówiąc, targały. Natomiast z drugiej strony jest coś jeszcze. Według Charlesa Hoskinsona, który jest założycielem projektu Cardano, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że 15 grudnia sprawa Ripple z SEC dobiegnie końca i tym samym dowiemy się to, na co wszyscy na rynku kryptowalut czekają, czyli czy Ripple będzie uznany jako papiery wartościowe, czy też nie. Ta informacja jest bardzo istotna dla całego rynku kryptowalut i tym samym może bardzo mocno rzutować na cały rynek, przede wszystkim altcoinów. Biorąc pod pod uwagę fakt, że jesteśmy w Bessie i koniec końców do tej pory obserwowaliśmy, że to Bitcoin jest tym głównym aktywem na rynku kryptowalut, który ciągnie cały rynek za sobą. Widzieliśmy w poprzednich cyklach, że w momencie, kiedy mamy Bessę, altcoiny do bitcoina się osłabiają. Nie jest to jednak case'em tym razem, i zauważcie, cały czas poziom 59% dla dominacji altcoinów się utrzymuje. Jednak ta właśnie informacja, która być może pojawi się już w grudniu, na temat właśnie Ripple kontra SEC może spowodować, że będziemy mieli bardzo duże wyprzedaże na altcoinach. Jednak po kolei, nie chodzi mi tu o to, aby kogokolwiek straszyć. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, aby przekazać wam argumenty oraz także przedstawić co nieco mój punkt widzenia, dlaczego uważam wciąż, że większą część naszego portfolio powinien jednak stanowić Bitcoin. skąd takie wnioski? Praktycznie cały czas, kiedy przygotowuję Informacji na temat tego, co się wydarzyło na rynku kryptowalut, pojawia się coraz więcej argumentów, które trzymają mnie w tej pewności, że jednak Bitcoina warto się trzymać. Zaczynamy od tego, że sam Bankman fried czyli oczywiście założyciel giełdy FTX oraz jej CEO, dowiadujemy się, że sponsorował nie tylko polityków, ale także głównych przedstawicieli głównych mediów w tematyce kryptowalut. O tym także mówi CEO Cardano, ponieważ uważa, że to właśnie przez to, że sam miał bardzo duży budżet, starał się tym samym wzbudzić niechęć do wielu projektów na rynku kryptowalut, a z drugiej strony starał się pompować swoje aktywa. Tutaj jednak praktycznie cały zespół DeBlock mówi, że są zszokowani i nie wiedzieli, że właściciel tejże platformy otrzymał kilkadziesiąt milionów dolarów w pożyczkach właśnie od FTX. Tutaj raczej dla większości zaskoczeniem to nie będzie, że nie warto ufać wszystkim informacjom, które słyszymy w internecie. Były informacje, które wypłynęły dwa lata temu, kiedy rozpoczynała się cała sytuacja z COVID-em, gdzie wszystkie media, jak jeden mąż, wszystkie dokładnie mówiły słowo w słowo to samo. Dlatego, kiedy czytamy jakiekolwiek informacje z jakichkolwiek portali informacyjnych, moim zdaniem powinniśmy wszystko traktować z przybrożeniem oka i także przefiltrować przez własne przekonania. Także te informacje, które słyszymy na tym kanale. Dlaczego akurat tak? Ano dlatego, że Ty i tylko Ty jesteś odpowiedzialny za własne inwestycje finalnie. Według Charlesa Hoskinsona takie sytuacje mają miejsce, ponieważ wiele projektów na rynku kryptowalut i to także tych czołowych, których nie chcę wymieniać z nazwy, posiada tak zwane Ponzinomics, czyli chodzi oczywiście tutaj o tokenomię, która bardzo mocno sprzyja głównie inwestorom, którzy byli na Początku. Niestety, ale widzieliśmy i widzimy to wielokrotnie, że w wielu projektach dużą część tokenów otrzymują właśnie wcześniej inwestorzy oraz team, który dany projekt buduje. Tym samym, oczywiście, mają dodatkową motywację, aby ten projekt promować dalej, i wciąż w wielu przypadkach po prostu szukają płynności, aby móc wyjść ze swoich inwestycji. Jak się okazuje, co oczywiście zaskoczeniem nie jest, że używają do tego także. Mediów. Do najciekawszego jednak dopiero przechodzimy, ponieważ po sytuacji z FTX-em szef CFT. C mówi jasno i wyraźnie, że na rynku kryptowalut, jeżeli chodzi o surowce, jeżeli chodzi o traktowanie kryptowalut jako commodity, tylko i wyłącznie w tym momencie można uznać za takiego bitcoina. I o tyle, o ile na pierwszy rzut oka nie jest to być może jakaś poważna informacja. Z drugiej jednak strony jest to gigantyczne zagrożenie dla altcoinów, jeżeli zrozumiesz dokładnie z czym to się wiąże. Pan Rostin Benam, który to jeszcze w październiku uznawał chociażby Ethera także jako commodity, tym razem już zdanie zmienia. I teraz, jakie konkretnie ma to następstwa. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale w momencie, kiedy jakaś kryptowaluta uznana by była za papier wartościowy, musiałaby przejść przez szereg kontroli oraz przez bardzo skomplikowany proces raportowania absolutnie wszystkiego. I tutaj wciąż jest wiele kłótni także wewnątrz rynku kryptowalut, gdzie chociażby Michael Saylor uważa, że wszystkie altcoiny absolutnie papierami wartościowymi są, Charles Hoskinson uważa, że Cardano absolutnie nie jest, i tak dalej, i tak dalej. Każdy projekt oczywiście nie chce zostać potraktowany jako papier wartościowe, ponieważ oznaczałoby to lub mogłoby oznaczać, że podczas powstawania danego projektu, kiedy faktycznie były przydzielane tak zwane pre-mine coins, czyli coiny, które pojawiły się zanim projekt został wypuszczony na rynek, że niestety ale prawo, które reguluje papiery wartościowe chociażby w Stanach Zjednoczonych zostało złamane i tym samym CEO konkretnych projektów dopuściliby się oszustwa. Myśląc o tym w ten sposób, sprawa Ripple z SEC jest to zdecydowanie czarny łabędź potencjalnie dla całego rynku krypto, a konkretnie dla rynku altcoinów. Teraz dla tych z was, którzy lubią teorie spiskowe, nieco mojego gdybania na temat tego, co się dzieje teraz na rynku krypto, właśnie w obliczu tychże zmian w podejściu do kryptowalut. Jedna z informacji, która ujrzała światło dzienne kilka dni temu, jest to, że deweloperzy ETH mówią, że Shanghai Hard Fork pojawi się już w marcu roku 2023. A to będzie oznaczało, że etery, które są zamrożone na kontrakcie Proof of Stake, zostaną stamtąd uwolnione. Więc z jednej strony oczywiście może to spowodować krótkoterminowe spadki na ETH, biorąc pod uwagę, że w obiegu pojawi się kilkanaście milionów Eterów dodatkowo. Z drugiej jednak strony, dlaczego akurat marzec? Kiedy przejdziemy nieco dalej, to zauważymy, że generalnie, jeżeli chodzi o sprawę XRP SEC, tutaj, pomimo tego, co mówi Charles Hoskinson, raczej q 1 roku 2023 jest to moment, kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana, czyli koniec marca i tym samym wtedy dowiemy się, czy XRP zostanie uznane jako papier wartościowy, czy też nie. Ponieważ zastanówcie się, jeżeli zostanie uznany za papier wartościowy, tak jak wspomniałem wcześniej, wielu CEO, wielu założycieli różnych projektów może zostać posądzonych o oszustwo. I moim zdaniem chociażby taki Witalik Buterin, czy też Charles Hoskinson nie chcą być posądzeni o Oszustwo. I tym samym dodatkowo nie chcą być w posiadaniu kilkunastu milionów eterów na smart kontraktach, ponieważ nie oszukujmy się to właśnie deweloperzy ETH mają dzisiaj możliwość i tylko oni mają taką możliwość, aby wypuścić te tokeny na rynek lub ewentualnie zdecydować, że stanie się to za lat 4. Więc rodzi się pytanie, czy to nie jest element centralizacji? Oczywiście, że jest. I to i wiele innych rzeczy jest oczywiście branych pod uwagę przez regulatorów. Dodatkowo pani senator Elizabeth Warren, ale także CEO giełdy. Między kontynentalnej uważają, że koniec końców kryptowaluty będą uregulowane jako właśnie papiery wartościowe. Podsumowując, jednym wnioskiem jest to, że cały czas pojawiają się jakieś dziwne informacje na temat różnych projektów na rynku kryptowalut, które świadczą o tym, że projekty są dość mocno scentralizowane i wielokrotnie właściciele takich projektów, właściciele takich firm robią jakieś dziwne rzeczy. Dlatego z jednej strony jest to jeden z argumentów, który ja dla siebie przynajmniej używam po to, aby wciąż utrzymywać większość mojego portfela krypto właśnie w BTC. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę niepewność, jaka wiąże się z Rynkiem altcoinów i niepewność, jaka wiąże się ewentualnie z ich wycenami na rynku kryptowalut, ponieważ nie oszukujmy się, tak samo jak w roku 2017 mieliśmy potencjalną informację, że pan Witalik Buterin zmarł w wypadku samochodowym. Mieliśmy od razu bardzo mocną reakcję na rynku. Więc jeżeli kryptowaluty, jeżeli altcoiny zostaną uznane za papiery wartościowe, ich właściciele mogą zostać pozwani, i tym samym prawdopodobieństwo bardzo dużych spadków na altcoinach jest w tym momencie. Дуже. Pytanie oczywiście do ciebie, czy ty uważasz te argumenty za słuszne? One są słuszne tylko i wyłącznie w moich oczach. Dlatego wciąż oczywiście w niektóre altcoiny inwestuję. Jednak jeżeli inwestuję w tym momencie, większość wciąż jest w BTC. Zdaję sobie sprawę, że altcoiny trzymają się bardzo dobrze względem bitcoina, dlatego że wiele z nich dzisiaj już ma całkiem sporą adopcję na rynku krypto. To nie jest to samo co rok 2017, gdzie mieliśmy tylko i wyłącznie obietnice. Dzisiaj mamy szereg różnych produktów, różnych usług które faktycznie są używane nawet przez firmy z Web 2.0. Kolejna wielka niewiadoma, która chyba jest najczęściej przytaczanym zagrożeniem na rynku kryptowalut jest sytuacja z Tetherem. I tutaj także mamy kilka ciekawych informacji i znowu postaram się trochę na przekór tego, co słyszymy dzisiaj w internecie, spróbować Tethera obronić. Przed upadkiem giełdy FTX wypłynęły informacje, że CZ z samym bankmadem Freedom kłócili się o to, że Alameda Research stara się zdestabilizować Tether. To oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ już podczas upadku Luny mieliśmy informację, że fundusze hedgingowe faktycznie Tetera shortować chcą i mało tego robią to. Jednak, z drugiej strony, ciekawostką jest, że jednymi z największych firm, które oferowały właśnie możliwość shortowania Tetera, były FTX oraz Genesis, które w tym momencie mają gigantyczne kłopoty. Dodatkowo, kilka dni temu Coinbase wystosowało informacje do swoich użytkowników, aby zmienili Tetera na USDC, mówiąc, że jest to waluta dość niestabilna, dość niepewna i tutaj nasz USDC jest dużo, dużo, dużo lepszy. Dlaczego tak się dzieje? Argumentują to, że w przeciwieństwie do Tethera, oni posiadają 1 do 1 zabezpieczenie swojego stablecoina w gotówce albo w krótkoterminowych obligacjach US. Tether przetrzymuje 82% w tychże samych aktywach, reszta są to aktywa niepłynne. O tym przynajmniej mówi nam raport z września roku obecnego. Jednak tak naprawdę, jeżeli Zastanowimy się, w jaki sposób to funkcjonuje i w jaki sposób przebiegały ataki na Tetherze, możemy tutaj dojść do dość ciekawych wniosków, ponieważ wiele osób uważało, że praktycznie cały Tether jest to tylko i wyłącznie napompowana bańka. Ale czy na pewno, ponieważ zauważcie, Tether w swoim szczycie miał 83 miliardy dolarów kapitalizacji rynkowej. Po sytuacji, jaka miała miejsce z Luną, i tym samym, właśnie ataku na Tetera, sporo inwestorów zdecydowało się jednak z Tetera wyjść. Na czym polega działanie Tetera? Otóż, jeżeli chcesz wejść na rynek kryptowalut z nieco większym kapitałem, zgłaszasz się do firmy, która oferuje stablecoiny, wpłacasz dla nich cash i otrzymujesz w zamian właśnie stable. I odwrotnie, jeżeli zdecydujesz się, że chcesz z rynku kryptowalut wyjść z powrotem do właśnie Fiatów, zgłaszasz się do takiej firmy, przynosisz stablecoiny i oni wypłacają tobie gotówkę. I tutaj zauważcie, że Tether póki co prawie 20 miliardów dolarów faktycznie wypłaci. Więc jeżeli mielibyśmy założyć, że faktycznie Tether mówi prawdę i raporty Tethera są prawdziwe, każdy, kto będzie próbował Tethera shortować, koniec końców na tym straci. Ponieważ kiedy na rynku kryptowalut mamy destabilizację stablecoinów, czyli tak zwany Deepak, między właśnie głównymi Tetherem, USDC oraz BUSD powstaje okazja arbitrażowa. Jeżeli Teter spada, powiedzmy, do 99 centów, w tym momencie osoby, które wiedzą, że Teter jest zabezpieczony, mogą skupować dolary po 99 centów. I tym samym, jeżeli mamy skalę, czyli mówimy o setkach milionów dolarów, czy też miliardach dolarów, jest tutaj całkiem pokaźna okazja arbitrażowa i całkiem pokaźny zysk. I to właśnie moim zdaniem przy każdej próbie ataku na Tetera się wydarzyło i póki co cały czas PEK Tetera zostaje utrzymany. Do tego oczywiście jeszcze możemy dorzucić opinię Maxa Kaisera, który oczywiście nie jest żadną wyrocznią, jednak on uważa, że to Circle ma właśnie problemy i jego USDC, ponieważ jeden z argumentów jest taki, że Circle płaci ludziom za to, aby używali właśnie ich stablecoina, a Tether robić tego nie musi. Natomiast, co ciekawe, według przedstawiciela Tethera, próba umniejszenia USDT jest to tylko i wyłącznie smutna i zdesperowana Próba, aby ukrócić cierpienie USDC, ponieważ w ciągu ostatnich 6 miesięcy USDC stracił 6% z dominacji na rynku. I tutaj podsumowując, biorąc pod uwagę całe ciśnienie, jakie szło w kierunku Tetera, chociażby tylko i wyłącznie w tym obecnym roku, sprawia to wrażenie, że Teter jednak póki co nie tylko ma się dobrze, ale jest spore prawdopodobieństwo, że wszystkie raporty oficjalne czy nieoficjalne, które się pojawiły. Póki co prawdziwe są. I tutaj nie zrozum mnie źle, ja sam oczywiście wciąż Tether uważam za realne zagrożenie. Dlatego też jeżeli chodzi o stablecoiny w moim portfelu, Tether są to śladowe ilości. W przypadku Tethera cały czas czekamy na proof of reserves z zewnętrznej firmy audytowej, zewnętrznej firmy księgowej, BDO, Italian. Natomiast w przypadku USDC takie raporty istnieją, są one robione miesięcznie i są one robione także przez firmę zewnętrzną. A jeżeli jesteśmy przy Proof of Reserves, mamy informacje na temat giełdy Cryptocom oraz na temat giełdy Binance, że wykorzystując usługi firmy Mazars, także firmy zewnętrznej, potwierdzają oni swoje zabezpieczenia, czyli środki klientów mają pokrycie w realnych kryptowalutach na ich portfelach. W przypadku jednak giełdy Binance chodzi tylko i wyłącznie o samego BTC. To sprawiło, że pojawiło się bardzo dużo spekulacji i bardzo dużo dociekań do tego jak dokładnie wygląda ten raport i pojawiły się jakieś czerwone flagi. Ponieważ okazuje się, Binance jak każda inna giełda oferuje także pozycje margin, czyli takie pozycje pożyczkowe, czyli możesz kupić jakąś kryptowalutę pod zastaw Innych. I tym samym, biorąc pod uwagę, patrząc na ten raport, te środki, także te bitcoiny, które zostały od Binance pożyczone, tutaj zabezpieczenia w bitcoinie nie było, co by oznaczało, że rezerwy Binance'a mają realne pokrycie 97%. Tutaj jednak CZ wyjaśnia, że w momencie, kiedy ktoś bierze pożyczkę w BTC, niekoniecznie BTC. Podzastaw musi włożyć. Więc w sumie ma to sens, jednak jak widzicie, wciąż jest tutaj dużo, bardzo niejasności i moim zdaniem cały czas musimy patrzeć na to z przymrużeniem oka. Jednak z drugiej strony regulatorzy także nie śpią i pojawiła się propozycja ustawy do kongresu, aby Proof of Reserves faktycznie stał się faktem na każdej jednej funkcjonującej giełdzie kryptowalut na świecie. Bank Centralny Anglii otwiera aplikację i przyjmuje propozycję portfela do. CBDC. BOE przeznacza aż 255 tysięcy dolarów na nagrody dla tych, którzy pojawią się z najlepszymi pomysłami. Jak widzicie, prace nad CBDC trwają w najlepsze. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, że banki centralne nie tylko krajów europejskich, ale praktycznie na całym świecie mają już w mniejszym lub większym stopniu zaawansowany progres właśnie w kierunku wprowadzenia CBDC. A to niestety będzie oznaczało dla nas, jako dla obywateli, jeżeli CBDC się pojawi dużo mniej wolności ekonomicznej. Niebawem na moim kanale pojawi się materiał w temacie CBDC. Mam nadzieję, że na ten moment przekazałem Wam już wystarczająco informacji, abyście mogli rozróżnić prawdziwą decentralizację i kryptowaluty od tego, co szykują nam banki centralne. W tym jednak materiale wszystko będzie od A do Z. Mam dla Was jeszcze dość ciekawe wnioski z obserwacji wykresu SOPR, jeżeli chodzi o samego BTC, ponieważ z jednej strony ten wykres mówi nam, czy w danym dniu dana grupa inwestorów wyprzedaje bitcoina ze stratą, czy też z zyskiem, i jeżeli faktycznie strata lub zysk są, jak wygląda wynik procentowy średni tych. Transakcji. I tak, jeżeli jesteśmy poniżej poziomu 1, oznacza to, że inwestorzy realizują straty. Jeżeli jesteśmy powyżej poziomu 1, inwestorzy realizują zyski. Jest to jeden z moich ulubionych wskaźników on-chain, jeżeli chodzi o bitcoina, ponieważ tutaj tak naprawdę mamy odzwierciedlenie sentymentu inwestorów BTC na rynku. Na początek szybki luk na obecną sytuację i zauważcie, że po upadku giełdy FTX mamy na BTC konsolidację, jednak wśród inwestorów trwa cały czas panika i trwa. Cały czas kapitulacja, ponieważ dzienne wyprzedaże BTC średnio w ciągu ostatnich zaledwie kilku tygodni spadają nawet... Powyżej 60%. Oznacza to, że wszystkie bitcoiny, które są sprzedawane każdego jednego dnia, średnio realizują stratę właśnie rzędu procent 60, i to jest wynik wciąż duży. I jeżeli spojrzymy na zachowanie inwestorów, sentyment inwestorów podczas ostatniej bessy i przedostatniej bessy, wyglądało to bardzo, ale to bardzo podobnie. Moją teorią i to w jaki sposób ja czytam dla siebie ten wykres jest to, że tak długo jak średnio jesteśmy poniżej poziomu 1, dlatego Wyciągnąłem w tym przypadku setkę, ale zazwyczaj patrzę na dziewięćdziesiątkę średnią kroczącą. Zauważcie, że tak długo jesteśmy poniżej tego poziomu, cały czas sentymentalnie ludzie są właśnie w fazie kapitulacji. I dla siebie chciałbym zauważyć, tak samo jak w roku 2019, tak samo jak w roku 2015, że jednak. Ten tutaj trend zaczyna nam się odwracać. Póki co cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym. I co historia pokazuje, że odwrócenie się trendu nie jest to sprawa nagła. W tym momencie, jeżeli akceptujemy około 60% strat dziennie na BTC, następnie będzie to 50, 40, 30, 20 itd. I tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ coraz mniej ludzi na rynku jest gotowa akceptować jakiekolwiek straty. I normalną rzeczą jest, że w momencie, kiedy przebijamy ten poziom i już nie będzie ludzi na rynku, którzy będą akceptować straty na BTC, trend faktycznie także ten ceny zacznie się odwracać. Więc jeżeli także chciałbyś skorzystać dla siebie z tego właśnie wskaźnika, optymalnym momentem, gdzie jest najmniejsze ryzyko inwestycji w BTC, jest moment, kiedy średnia krocząca przebija poziom 1, zarówno w roku 2020. 2015, zarówno tutaj w roku 2019, gdybyś kupował w tym momencie, oczywiście wciąż pojedyncze jakieś dołki na BTC miejsce miały, tak samo tutaj, zauważ, były delikatne korekty, natomiast był to sygnał, że zdecydowanie dno za nami już po prostu było. Natomiast to oczywiście niesie ze sobą ryzyko alternatywne, ponieważ jak to wiele osób mówi, ja czekam na dołek. Bitcoina. Prawda jest taka, że dołka bitcoina praktycznie nikt nie łapie, zwłaszcza całym Kapitałem. Biorąc te wszystkie informacje pod uwagę, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiejszy poziom kapitulacji jest także poziomem rekordowym porównując to z BESO roku 2019 i 2015, dla mnie jest ok wciąż bitcoina do portfela dokładać według strategii DCA. Natomiast jeżeli chodzi o altcoiny, absolutnie ich nie skreślam. Wciąż raczej z jednej strony będę oczekiwał na wyjaśnienie się sprawy Ripla SEC, na co możemy poczekać kilka dobrych miesięcy. Natomiast dodatkowo, jeżeli chodzi o wskaźnik SOPR, czekam także tutaj na odwrócenie się się trendu, co będzie mi mówiło, że ta finalna kapitulacja, największa kapitulacja jest faktycznie za nami i inwestorzy są nieco bardziej już pozytywni i dopiero wtedy także nieco bardziej przychylnym okiem spojrzę na większość altcoinów. Bezca jest to zawsze okres, że krótkoterminowo ryzyko inwestycji jest największe i wciąż na rynku kryptowalut czeka na nas bardzo dużo zagrożeń. Tutaj nagrałem materiał, gdzie opisuję 15 zagrożeń, które czekają na Ciebie na rynku kryptowalut po to, aby Twoje kryptowaluty od Ciebie wziąć. Zachęcam, abyś to obejrzał, jeżeli wiesz, możesz się przed tym ustrzec. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!